Cześć, z tej strony NBN23 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś, tak jak zapowiadałem we wczorajszym shortsie omówię, tak trochę dokładniej, nową mini kampanię do Kingdom Rush Alliance pod tytułem Undying Fury. We wczorajszym shortsie po prostu tak przypomniałem, że wychodzi tego dnia ta kampania, bo wczoraj mieliśmy 3 października, czyli właśnie premierę tej mini kampanii. Powiedziałem pokrótce, co ona dodaje. Natomiast na dziś. Tak jak zapowiadałem, troszeczkę bardziej szczegółowo. I zaczynamy od biomu. Bo biom to jest pierwsze, co tutaj otrzymujemy. Mamy nowe miejsce na mapie i mamy taki las, który przypomina mi aż Veran Forest z Legends of Kingdom Rush. No bo te drzewa też są takie mroczne, takie w ciemniejszych kolorach. Korony tych drzew, liście tych drzew są w takim niebieskim, ciemno-niebieskim kolorze. No i oczywiście mamy też ślady elfickiej cywilizacji. Pierwsze, co rzuca się w oczy po lewej stronie, to taki posterunek drewniany elfów, kojarzący się właśnie mocno z tymi leśnymi elfami, które mamy w Kingdom Rush Origins. No i generalnie cały biom jest umiejscowiony jakby nad tym lasem, nad, w którym właśnie mamy starcie w pierwszej tej mini jakby kampanii głównej fabularnej. W Kingdom Rush Alliance, czyli tam, gdzie walczymy z dzikimi bestiami. Jak mamy te trzy główne kampanie, składające się na główną część gry, no to mamy ten las, gdzie mamy właśnie Arborejczyków, dzikie bestie. No i właśnie ten nowy biom jest, jakby nad, czyli na północy. I druga struktura, jaką widzimy, to świątynia. Albo jakaś dawna forteca, dość duża struktura. No i widzimy, że jest tak jak pierwsze elfickie miasto zresztą. Jednak przez ten ząb czasu dotknięta. Ale jednak, mimo wszystko, budzi nadal wrażenie dość spore i wygląda dość fajnie to wszystko, także biom prezentuje się naprawdę spoko. Oczywiście, plansz nowych mamy trzy, tak jak zapowiadali twórcy. Nowe plansze, nowy biom, nowy wątek fabularny to i oczywiście nowi przeciwnicy. I tu uwaga przeciwnikami są nieumarłe elfy. Widzimy różnych magów, łuczników, wojowników, ale mamy też inne stworzenia. Mamy duchy, zjawy, żywe zbroje. Mamy nawet stworzenia, które właśnie też mi przypominają te stworzenia, które powstały, gdy murganok spaczył ten las w Legends of Kingdom Rush, także dość ciekawe. Chociażby to stworzenie, które widzicie, za tym szkieletem wychodzącym z ziemi, a pomiędzy tym magiem i drzewcem. To coś. Właśnie wygląda dość podobnie, no i generalnie kampania ta ma być taka bardziej mroczna. Była zapowiadana jako taka, no nie halloweenowa, bo do Halloween zostało bardzo dużo czasu, no ale właśnie z takim wątkiem nieumarłych. Mamy Bonharta jako bohatera, o czym zaraz też powiem, mamy nieumarłych elfów, no i generalnie opuszczona taka dość kraina, bo mamy różne ruiny. Przede wszystkim właśnie tę zrujnowaną świątynię czy twierdzę, gdzie mamy ostateczne starcie z bossem. I tak jak już wspominałem, tak jak już nawet mówiłem w jakichś innych filmach na kanale, mamy też nową wieżyczkę, jaką są Twilight Longbows, czyli tacy elfowie zmierzchu. W sumie budynek przypomina ten budynek od odafijskich haraserów, ale mamy jeszcze łuczników. No i mamy nowych bohaterów. Pierwszą bohaterką jest Stregi. Czyli jest to ta wiedźma-czarownica, którą omawialiśmy też już chyba w którymś materiale, a drugim bohaterem powracającym, który był taką maskotką tej mini-kampanii, czymś co twórcy najbardziej pokazywali, że on tutaj powróci, jest Bonhardt. Kolejny smok obok Lumenir i Kosmyra dostępny do naszej dyspozycji, którym możemy grać, jest to oczywiście znany nieumarły smok, którego wskrzesił sam Weznan. Historii Bonharta przyjrzeliśmy się już w jednym z ostatnich odcinków na kanale, gdzie był przeprowadzany wywiad przez Shipiego, właśnie z samym Bonhartem, i mamy odpowiedź, dlaczego Bonharta znowu nie było, w jaki sposób powrócił i co go motywuje, i dlaczego właśnie do tego tytułowego sojuszu dołączył. I twórcy zapowiadali, że ma, będziemy mieli znane już nam twarze, i pierwszą taką znajomą twarzą, bohaterem, jest Eridan. Czyli elf, którego mamy do dyspozycji jako bohatera w Kingdom Rush Origins. Elficki łucznik, obrońca królestwa elfów. On pojawia się na tym poziomie, gdzie mamy właśnie ten drewniany posterunek, jak ja to nazwałem elficki. I tam stoi na takim balkonie i wspiera nasze wojska, bo możemy tam i rekrutować oddziały elfów w barakach, które już stoją. I możemy też. Właśnie korzystać z pomocy Eridana, który jest mistrzem łuku i z tego łuku szyje. I w ogóle na koniec dowi dowiadujemy się też dość ciekawej rzeczy, ale o tym powiem potem, bo Eridan jest powiązany z inną postacią, która występuje w Kingdom Rush Alliance, a dokładniej z Wesperem. A w jaki sposób? Pewnie się już domyślacie, ale to powiem potem, bo jeszcze chciałem omówić przedtem. Kolejnego bohatera z Kingdom Rush Origins, który powrócił w tej mini kampanii. A tym bohaterem jest brat Eridana, czyli Ariwan. Elficki mag, mistrz żywiołów i jeden z elfów, który odczuł dość mocno to, że łza Elin została spaczona, to, że prawdawne takie połączenie elfów z tym artefaktem, z tą całą magią, zostało w pewien sposób zerwane i generalnie też źle przeżył. Te straty, które ponieś, poniosły elfy, ponieśli elfowie właśnie w starciach z Elfami Zmierzchu, z Gnolami i podczas wydarzeń z Kingdom Rush Origins. I Ariwan, uwaga, jest tajemniczym magiem, który pojawia się właśnie na początku w tych katstękach. Jest przedstawiony, a potem okazuje się podczas boss fightu z nim, że to właśnie on jest tym magiem, tą osobą, która za tym wszystkim stoi. Na początku, właśnie trzeciego levela, gdzie jest on bossem, zdejmuje on płaszcz i właśnie swoją tożsamość ukazuje nam. No i przed nami grafika, kaczenka finałowa. No i widzimy tutaj, że Ariwan po pokonaniu zostaje aresztowany, także bohater ten nie ginie, przeżył, ale zostaje aresztowany przez elfy. I widzimy, że Eridan jest postawą brata zaskoczony. Nie podoba mu się ona, mówi, że nie jest to droga elfów, natomiast Ariwan próbował się tłumaczyć tym, że robił wszystko, co w jego mocy dla dobra królestwa, rzekomo. I mamy właśnie to powiązanie, o którym mówiłem. Eridan dziękuje Wesperowi i mówi do niego, określa go mianem swojego dawnego, właśnie ucznia. No i możemy, mogliśmy się już wcześniej domyślić, że Wesper mógł być m.in. uczniem Eridana i dlatego jego zdolności, Walki łukiem są na tak wysokim poziomie, a nie tylko łukiem i mieczem, a mieczem, bo Eridan właśnie też walczy i mieczem, i łukiem, i też jest takim bohaterem, który potrafi sobie radzić zarówno w walce wręcz, jak i w walce dystansowej. I dużo osób spekulowało, że dlatego, że może jego nauczycielem jest Eridan i że generalnie pod pewnymi względami, mimo że jeden jest człowiekiem, drugi jest elfem, bohaterowie ci są podobni. No i mamy też sojusz, który świętuje kolejny triumf, ale mamy też Weznana, który właśnie to wszystko podgląda. I Jeridan, widząc, że armia ciemności, siły Weznana, o którym wie, że no jest zły, połączyły się właśnie z siłami Wespera między innymi, zastanawia się, czy na pewno Aby Czarodziej nie ma jakichś ukrytych planów, intencji, czy czegoś nie knuje. Natomiast no, Wesper uspokaja go, mówi, że będą mieli Weznana na oku, wszystko będzie pod kontrolą. A weznan właśnie z do tego drzewa wszystko ogląda. No i pewnie coś nowego knuje, pewnie ma jakiś nowy plan, jaki tego nie wiemy. Niebawem się okaże. Natomiast sama, samo to, jak ten weznan jak przepraszam, ten weznon stoi tego Wespera i Eridana ogląda, kojarzy mi się z takim właśnie memem. Pewnie tutaj się w twórcy na tym wzorowali z Ironhide gdzie właśnie taki mężczyzna z drzewa. Patrzy i zaciera ręce. Tutaj akurat wezmę rąk nie zaciera, ale też tak patrzy z drzewa i coś na pewno knuje. Moim zdaniem kampania wydaje się dość klimatyczna i twórcom wyszła całkiem nieźle. No, jestem ciekaw, co będzie w tych pozostałych mini kampaniach. Znaczy w tej mini kampanii kolejnej, co będzie też mini kampanią darmową, a także w DLC, i ta mini kampania jedna pojawi się w grudniu. Czyli dopiero za jakiś czas zobaczymy co tam będzie. Pewnie twórcy jeszcze będą zdradzać jakieś informacje na podstawie których będziemy mogli się domyślić, co tam zostanie przedstawione, z czym będziemy mieli do czynienia. Natomiast to DLC wychodzi chyba w styczniu. E, tak, w styczniu jak się nie mylę. I tam zobaczymy też co twórcy wymyślą. Natomiast no, DLC to już będzie wtedy płatne. To już nie będzie darmowa mini kampania. Będziemy mieli więcej poziomów, więcej treści, więcej kontentu, ale nie będzie to już darmowe tak jak te mini kampanie. Bo ta mini kampania jest darmowa, dodaje dwójkę bohaterów, jedną wieżyczkę. A oprócz tego, że dodaje tą jedną wieżyczkę, którą możemy po prostu wykorzystywać, to na każdym poziomie w tej mini kampanii z trzech poziomów mamy jakąś dodatkową wieżyczkę. Na pierwszym levelu mamy takie właśnie drzewce, na drugim mamy tak jak już mówiłem. Te elfickie baraki. No i na trzecim też mamy taką wieżyczkę. Jeszcze jedną. Natomiast jest to taka wieżyczka specjalna. Tak jak te wieże, które były w poprzednich Kingdomach, że tylko i wyłącznie na jednym konkretnym levelu się to pojawia. I nie można budować tych wież więcej. Tylko po prostu korzystamy albo nie korzystamy. No i oczywiście mamy Bossa. Także, moim zdaniem, całkiem, całkiem spoko to wyszło. No i zachęcam Was do swojej opinii. Sekcja komentarzy pozostałem do Waszej dyspozycji, byście podzieli się swoją opinią, co Wy sądzicie o tej nowej mini kampanii. Co sądzicie o przeciwnikach? Co sądzicie w ogóle o wątku fabularnym? O tym, że Ariwan stał się złym bohaterem? Właściwie, mimo że no chciał działać dla dobra królestwa, no w sumie nie spodziewałem się Ariwana. Były spekulacje, że pojawi się Biniment, który też przeżył jakoś wydarzenia z Kingdom Hearts Origins. Ale ja po cichu liczę, że pojawi się zupełnie nowy bohater. Chociaż no twórcy mówili, że będzie to ktoś znany, ale jednak nie spodziewałem się w żadnym stopniu, że będzie to właśnie Arivan. Także w sumie spoko, że był element zaskoczenia. No i myślę, że więcej raczej nie ma nic do dodania. Słyszymy się w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się do usłyszenia i cześć.